Witajcie, witajcie, ola, ola. Dzisiaj przychodzę do Was z zupą kremem z zielonego groszku i fasolek szparagowych oraz z dodatkiem pestek z dyni. Już próbujemy. Pyszniutko. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za komentarze, za subskrypcję i zapraszam do kuchni. Więc tak, najpierw wlewamy oliwę z oliwek, jak zwykle w hiszpańskiej kuchni. No, ja myślę tutaj takie 4 łyżeczki, tak żeby dno było przykryte, niezbyt oczywiście wysoko, ale żeby dno było troszkę przykryte. Zaczekamy chwileczkę, aż ta oliwa troszkę się podgrzeje. I teraz mamy jedną cebulkę pokrojoną. Troszeczkę ją tutaj zeszklimy. Mam tutaj 200 gram zielonego groszku. Może być świeży, może być również mrożony. Zamieszamy. Po 2 minutach wrzucam fasolki szparagowe. Ja mam tutaj około 800 gram, ale to oczywiście wszystko zależy od ilości zupy, którą byśmy chcieli sobie ugotować. Tak? Ja mam tutaj tak mniej więcej na 2 osoby. Jeszcze tak to troszkę tutaj sobie podsmażymy. I teraz dolewam wodę. Wody tak, żeby po prostu przykryć warzywa. Dodajemy szczyptę soli. I czekamy, aż się zagotuje. Wtedy zmniejszymy ogień i będziemy gotować pod przykryciem. Jak widać, już prawie nasza zupka krem się zagotowała. Więc teraz pod przykryciem zmniejszamy potencję, na w moim przypadku na 4, i około 20 minut będziemy gotować. Po 20 minutach sprawdzamy. O, już prawie wszystko mięciutkie. Teraz dodaję 4 śmietankowe serki topione, które ładnie się nam rozpuszczą, dodadzą nam takiego kremowego smaku. I ja dodam sobie tutaj troszkę tymianku, ale to już oczywiście według uznania, jakie przyprawy najbardziej lubicie. Też bardzo fajnie do takich kremów pasuje zawsze przyprawa curry, która też fajnie podkręca smak, ale dzisiaj właśnie mam ochotę na tymianek. Dobrze, zostawię to jeszcze tak mniej więcej na 5 minut pod przykryciem. Moi drodzy, teraz wyłączę całkowicie piecyk, kuchenkę i zostawię tak do lekkiego przestygnięcia. I teraz wlewamy. I moi drodzy, zupka krem już gotowa. Ja sobie jeszcze dzisiaj dodam pestek dyni. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Ciao!